premierze Rozmawiając z koniem to tytuł najbliższej wielkiej imprezy organizowanej w miasteczku Western City w Karpaczu. Tytuł enigmatyczny, ale taki zachęcający. Z koniem można rozmawiać? Koń cały czas rozmawia. Teraz też. Proszę, będą takie drobne rzeczy, które będzie uchem pokazywał, brwią, nosem, mięśniami, o tak jak teraz, kiedy zbliżam rękę. Wszystko jest zależy od tego, czy chcemy. Czy chcemy rozumieć stworzenie, które obok nas stoi, czy na którym siedzimy. To są dla nas najważniejsze rzeczy. Jeżeli to chcemy, to wtedy, kiedy najczęściej jest tak, kiedy się kończy wiedza, zaczyna się siła. Obojętnie, czy w rozmowie z koniem, z innym zwierzęciem. Żeby zrozumieć i dać mu szansę, to musimy dużo o nim wiedzieć. Dlatego zapraszamy najlepszych z najlepszych. To jest klinika mistrzów. Oni nie tylko mówią, ale siedzą na koniach, pokazują, tłumaczą skąd, gdzie i dlaczego jest taki ruch, a nie inny. Stąd to jest takie piękne. Teraz koń jest zadowolony, może zaczyna rzuć i mówi, no tak, to ja mogę jeszcze długo sobie tutaj z tobą stać i rozmawiać. Ale wracając do, rozmawiając z koniem, to jest klinika mistrzów. Od wielu lat to robimy, ale co roku mamy kogoś nowego. W tym roku mamy przepiękną trener. Ja mówię przepiękną, bo ona napisała książkę Trenuj z sercem. Pokazuje, gdzie, jak nie idzie delikatnością, to trzeba się cofnąć i musimy zrozumieć, dlaczego nie jest tak. Siła, bat i ostroga niczego nie zmieni. Pogorszy albo wręcz doprowadzi do poważnych schorzeń u konia. Panie Jerzy, czy będzie można tutaj przyjechać i będzie można nauczyć się rozmowy z koniem? Nie, to znaczy tak nauczyć, to się uczymy całe życie. Można rozpocząć piękny dialog człowieka z koniem. I na pewno to będzie tu podczas tych trzech dni, 28, 29, 30, pokazywane przez wszystkich tych, którzy będą brali udział. Poza tymi trzema trenerami, którzy tu wystąpią ze swoimi końmi, od woltyżerki, od equitation, czyli takiego trochę mikstu ujeżdżenia, trochę westernu, trochę tej hiszpańskiej szkoły jazdy, do pokazu agility, gdzie dziewczyna pokazuje ręką coś i koń wykonuje. Pokazuje gestem i koń coś wykonuje. To się będzie na pewno też ludziom podobało. No i oczywiście jest szereg również wykładów. W tym też będzie mój wykład, jak western, czyli trening konia westernowego, może pomóc w klasyce poprzez angażowanie zadu. Fundacja Rozwoju Jeździectwa, która jest, jak rozumiem, głównym organizatorem, jest bardzo zaangażowana, to jest fundacja, która także zajmuje się edukacją. Szeroko pojętą. Od tego, że dzieci wsiadają, uczą się pierwszych kroków, dorośli, trenerzy, instruktorzy, poprzez jeszcze tak zwane zajęcia edukacyjne z koniem, jak zrozumieć konia, czy też jak się uczyć naszych zachowań w stosunku na przykład w firmie, podpowiadają nam konie, jak trzeba być spokojnym, jak gestykulować, jak pomagać sobie w nawiązaniu kontaktu i biznesu z drugim człowiekiem. Czy konia należy się bać? Nie, bać się musi człowiek, jeżeli nie rozumie konia. Nigdy koń nie zrobi czegoś, co jest przeciwko niemu. Oczywiście on się może spłoszyć, tak jak to jest to zwierzę uciekające, stąd ustawienie tych jego oczu jest lekko z boku, żeby mógł patrzeć obwodowo coraz więcej, ale konie same z siebie nie robią krzywdy, chyba że były krzywdzone, a to już co innego. To one pamiętają ruch człowieka, który był ruchem do krzywdzenia i na ten ruch będą odpowiadały albo agresją, albo ucieczką. Zapraszamy wszystkich na trzydniową imprezę do miasteczka Western City w Karpaczu. Tutaj będziemy mogli nauczyć się wszystkiego, co trzeba wiedzieć, bytując koniem. Wszystko to podobno już się nie da, ale będzie dużo ciekawych informacji, z których można skorzystać w treningu czy w obcowaniu z tym pięknym zwierzęciem.